To jest program Onet Opinie. Ja nazywam się Agnieszka Burzyńska, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Katarzyna Lubnauer, wiceszefowa klubu Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Miłego dnia. Pogratuluję pani sztabowcom PiSu genialnego zagrania z kartą rodziny. To zagranie polaryzuje dyskusję, czyli robi dokładnie to, co chcieli politycy Prawa i Sprawiedliwości zrobić już od jakiegoś czasu. Tak, dzieli rząd. Rzeczywiście w dzieleniu to oni są specjalistami, szczególnie w dzieleniu społeczeństwa, ale to po pierwsze nie służy temu społeczeństwu, nie służy to Polsce, a po drugie no chyba również coraz więcej Polaków widzi, że oni chcą zatrzeć złe wrażenie, które wynika z ich licznych wpadek. Po pierwsze zapraszam wszystkich, szczególnie warszawiaków, przed Pałac Prezydencki, tam jest wielka wystawa afer PiSu. Tych afer, że tak powiem, przybywa i przebywa, niedługo nam nie starczy ulicy. Potem jest kwestia nieudanego początku kampanii prezydenta Andrzeja Dudy, czyli te hasło wielkich inwestycji, gdzie on pojechał pokazać most, którego nie ma. Okazało się, że jest rzeka i nawet początku mostu tak, ale, te wielkie inwestycje zostały w tej chwili już przykryte właśnie dyskusją o LGBT, no dobrze, czyli karta LGBT kontra karta rodzinna. Ale wie pani, że to jest polityczny kłopot dla Rafała Trzaskowskiego. Nie, to jest polityczny kłopot dla PiSu, ponieważ coraz więcej Polaków widzi, że to jest grubimi nićmi zszyta intryga, że ten sam temat wyciągają przy każdych wyborach, że zamiast zaproponować coś... Bo zawsze działa, bo zawsze żre, jak to mówią w polityce. No nie do końca. Jeżeli pani się przyjrzy... Wie pani, prezydenckie wybory są trochę inne, ponieważ wygra ten, kto przeciągnie na swoją stronę, można powiedzieć, centrum. Więc jeżeli pani spojrzy na to racjonalnie, no to PiS ze swoimi 38%, które dały im zwycięstwo w wyborach parlamentarnych, nie pozwala to na zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Tu trzeba mieć 50+. W związku z tym niewątpliwie ta technika, która pomaga przy polaryzacji, przy wyborach, gdzie się liczy dąb i gdzie mamy wybory parlamentarne, przy wyborach prezydenckich może się okazać pułapką, którą PiS sam na siebie zastawia. W związku z tym czasami można się przeliczyć. Ja mam wrażenie, że coraz więcej Polaków ma dosyć już dzielenia, szczególnie, że Rafał Trzaskowski prowadzi jednak kampanię na tym, że jest wspólna Polska, na idei, że silny prezydent, ale wspólna Polska, czyli łączenia. To znaczy, tu to jest, może spowodować w pewnym momencie, że... Tu macie, pani poseł, pewien problem, bo z jednej strony oczywiście ludzie mają dość i widać to, bo we wszystkich badaniach wychodzi, te hasła wspólnotowe dominują, ale z drugiej strony wasi twardzi wyborcy oczekują od was bardzo ostrego kursu, czyli takiego też mniej więcej, jaki ma Prawo i Sprawiedliwość, czyli rozliczyć, wyrzucić i właśnie, jak to pogodzić? No właśnie, chciałam powiedzieć, że te rzeczy nie są sprzeczne. Po pierwsze, mamy dość, to jest drugie hasło naszej kampanii, kampanii Rafała Trzaskowskiego, które mówi o tym, że mamy dość tego stylu rządzenia, mamy dość tego dzielenia Polaków, mamy dość nieudacznictwa, no bo powiedzmy szczerze, że ten brak inwestycji mi się bardzo podobało, bo ostatnio w którymś z programów radia zadano Morawieckiemu pytanie, wydawałoby się najprostsze z możliwych dla polityka, który rządzi od 5 lat, jaką inwestycję PiS zaczął i skończył w czasie swojej kadencji. Okazało się, że nie umiał wymienić żadnej. No bo to są wielkie inwestycje, więc one muszą być rozłożone na wiele lat. Tak, są tak wielkie, że nawet łopata nie została wbita, tak jak w przypadku lotniska, albo tak jak w przypadku przekopu, tylko wycięli drzewa. Albo tak jak w przypadku muzeum, które obiecywali na rocznicę Bitwy Warszawskiej, nie ma nic. No dobrze, prace koncepcyjne nieraz też długo trwają, ale ja się chciałam pani zapytać o inną jeszcze rzecz. Jeżeli Rafał Trzaskowski jest tak wielkim odkryciem, jest tak genialnym posunięciem, to dlaczego nie wpadliście na ten pomysł wcześniej? Tylko forsowaliście Małgorzatę Kidawę-Błońską. Znaczy tak, po pierwsze, myślę, że w czasach przed pandemią Małgorzata Kidawa-Błońska była bardzo dobrym kandydatem. Kandydatem, który rzeczywiście, po pierwsze, myślę, że naprawdę szkoda trochę, że wśród stawki 10 kandydatów nie ma żadnej kobiety. Ja naprawdę wierzę w to, że kiedyś nadejdzie ten tak, czas tylko, na kobiety. Tylko pani poseł, ja od razu tutaj skontruję to, bo Małgorzata Kidawa-Błońska była twarzą kampanii parlamentarnej. I ta kampania nie zakończyła się najlepiej dla Koalicji Obywatelskiej, dla Platformy Obywatelskiej, więc już wtedy można było podejrzewać, że to nie jest najlepszy pomysł.
Znaczy, jeżeli spojrzymy na to racjonalnie, to przegraliśmy Sejm, ale wygraliśmy Senat. Koalicja Obywatelska łącznie z koalicjantami, Koalicją Polską i SLD, gdzie przeważają senatorzy Koalicji Obywatelskiej, ma większość w Senacie. W związku z tym nie można powiedzieć, to można powiedzieć, że rozstrzygnięcie było pół na pół. Natomiast oczywiście, że szkoda, że nie wygraliśmy Sejmu, bo tam się decyduje rząd. Natomiast jeżeli spojrzymy rzeczywiście procentowo na wybory, na wyniki Koalicji Obywatelskiej, no to niewątpliwie jest to najsilniejsza partia, najsilniejsza koalicja opozycyjna, no bo ona się składa z czterech partii. Więc w tym znaczeniu nie można powiedzieć, że kampania, którą przeprowadziła Małgorzata Kidawa-Błońska jako nasz kandydat na premiera, okazała się fiaskiem. Powiem więcej, gdyby nie to, że Małgorzata Kidawa-Błońska dostała świetny wynik w Warszawie, ja przypomnę 400 tysięcy głosów, no nokaut Jarosława Kaczyńskiego, który też startuje z Warszawy. Wiem, jakie to było trudne, no bo musiałam z tą popularnością Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w jakiś sposób konkurować ze względu na to, że kandydowałam z tej samej listy z drugiego miejsca. W związku z tym na czasy, które były przed pandemią, gdzie można było postawić na liczne spotkania bezpośrednie, na inną formę kampanii, Małgorzata Kidawa-Błońska była dobrym kandydatem. Wszyscy mieli takie same warunki oprócz Andrzeja Dudy, no bo Andrzej Duda sprawując urząd rzeczywiście składał te gospodarskie wizyty, ale reszta miała dokładnie takie same warunki jak Małgorzata Kidawa-Błońska. I wiemy, co zaszkodziło. Zaszkodził bojkot. Ja chciałam się zapytać, czyj to był pomysł, bo Borys Budka mówił, że to był pomysł sztabu, którego rzecznikiem był szef Nowoczesny Adam Szłapka. Czyli co, to jego też pomysł, ten radosny? Znaczy tak. Niewątpliwie ta decyzja, nie wiem, czy była błędem, dlatego że gdyby nie było tej decyzji o bojkocie, jak również nie byłoby działań samorządowców, jakby nie było działań Senatu, to prawdopodobnie w tej chwili Andrzej Duda byłby prezydentem Polski na następną kadencję. Dlaczego? Dlatego, że w czasach pandemii nie było możliwości dla nikogo na prowadzenie normalnej kampanii. W czasach pandemii nie było jakby normalnych nastrojów, które pozwalają na przedstawianie programów konkurencyjnych. No były czasy pandemii. Czasy, które powinny być, delikatnie mówiąc, ogłoszony stan klęski żywiołowej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli spojrzymy, jak zmieniały się nastroje, no to widać było, że jedni kandydaci wynoszeni byli na górę, potem opadali, najpierw Kosiniak, potem Hołownia. Rzeczywiście te zmienne nastroje, to też wynikało to właśnie z tego stanu pandemii. Powiem jeszcze jedną rzecz. Gdybyśmy przeprowadzili wtedy tego 10 maja te wybory, gdybyśmy przyłożyli do tego rękę, to moglibyśmy śmiało powiedzieć, że przyłożyliśmy rękę do kompromitacji Polski. Dlatego, że a tak przyłożyliście rękę takiego, do śmierci politycznej kandydatki swojej. Kandydatka sama zrezygnowała, zdecydowała się na to, że jest pewną podjęła decyzję, która była bardzo odważna i bardzo odpowiedzialna i dała szansę kandydatowi, który ma rzeczywistą możliwość zwycięstwa. Jestem przekonana, że oczywiście zależy to od naszej mobilizacji, nie można pozwolić no właśnie, na pewno pani poseł, bo na razie Rafał Trzaskowski dociera tylko, odzyskuje to, co Małgorzata Kidawa-Błońska straciła. To znaczy, to jest wciąż... Nie wiem, czy pan... Już pani, nie wiem, czy zwróciła uwagę, że zarówno wynik Rafała Trzaskowskiego jest wyższy niż kiedykolwiek Małgorzaty Kidawa-Błońskiej. Ostatni sondaż bodajże dzisiaj jest jakiś, który ma 28, a był już taki, w którym miał 30. Ale no Małgorzata Kidawa-Błońska miała takie jest ponad 30 na bywałe. Natomiast jeszcze druga rzecz. Nie wiem, czy pani zwróciła uwagę, również Koalicja Obywatelska dzięki rzeczywiście kandydatowi, jakim jest Rafał Trzaskowski, też ma najwyższy wynik od dawna, ponieważ długo, długo nie miała wyniku około 30%. To powoduje, że można powiedzieć śmiało, że Rafał Trzaskowski jest strzałem w dziesiątkę. Natomiast dlaczego nie był wcześniej? To była też jego decyzja. Ja przypomnę, że gdyby nie okoliczności, gdyby nie to, że potrzebne było wyzwanie, jakim jest to, że potrzebowaliśmy kandydata na czasy pandemii, Rafał Trzaskowski uważał, że powinien zostać w Warszawie. Ale widzi też jeszcze jedną rzecz, że pandemia stała się następną okazją do tego, żeby niszczyć samorządy, że PiS tak bardzo skutecznie próbuje podkładać samorządowcom kłody pod nogi, że realnie rzecz biorąc traktuje samorząd jako chłopca do bicia. I jeśli chodzi o obwinianie za pewne działania, i jeśli chodzi o ograniczanie środków, i za moment może się okazać, że jeżeli nie będzie silnego prezydenta, to zniszczy samorząd. Ja ostatnio a propos tych samorządów rozmawiałam z takim przedsiębiorcą, który jest absolutnie nie zwolennikiem PiS-u, a zwolennikiem Koalicji Obywatelskiej. I na jedyną rzecz, na jaką się uskarżał w tych trudnych dla niego czasach, bo to branża hotelarska i restauracyjna, więc naprawdę ciężkie czasy, to była właśnie pomoc z ratusza, że ta nie idzie, że ta rządowa idzie bardzo sprawnie, a ta samorządowa jakoś nie wychodzi.
Więc wyjaśnijmy. Na przykład w Warszawie czynsze obniżono o połowę właśnie przedsiębiorców, którzy stracili na pandemii. Ale przypomnijmy jeszcze jedną rzecz, że rząd w pewnym momencie obiecał pewne pieniądze i zrzucił całą odpowiedzialność na samorządy, jeśli chodzi o ich redystrybucję. I w pewnym momencie Warszawa, która ma około 500 tysięcy przedsiębiorców, bo to jest rzeczywiście liczba firm zarejestrowanych w Warszawie jest największa w całej Polsce, doszło do takiej sytuacji, w której w dość krótkim czasie musiała zatrudnić dodatkowych 150 osób do obsługi, stworzyła własne oprogramowanie nawet, żeby przyspieszyć tą obsługę, ale mimo, że rozpatrywała obiektywnie rzecz biorąc największą ilość wniosków, i tak procentowo pokazywało to, że jeszcze bardzo wiele jest do rozpatrzenia. Co zrobił rząd? Rząd, jeśli chodzi o ZUS, wyszedł z założenia, że nie można się skarżyć, że coś nie zostało rozpatrzone, ponieważ jakby nazwijmy to z automatu jest rozpatrzone. Natomiast tam, gdzie trzeba było konkretnie rozpatrywać kolejne wnioski, a ich było naprawdę ponad 100 tysięcy w przypadku Warszawy, to w tym momencie okazało się, że to zrzucił na samorządy. I tak jest bardzo często. Tak było tak samo z otwieraniem przedszkoli, gdzie rząd wydał dyspozycję, ale nie dał, można powiedzieć, czasu na przygotowanie się samorządom. I to jest jeden z tych przykładów, w jaki sposób rząd traktuje samorządy. To prawda, że akurat to nie było zbyt udane. Ja natomiast chciałabym jeszcze panią zapytać o to, co macie do zaproponowania wyborcom, a właściwie politykom PSL-u, Lewicy, kandydatom tych ugrupowań na prezydenta innych, w zamian za poparcie dla Rafała Trzaskowskiego, ewentualnie w drugiej turze? Oczywiście jest dość oczywistym, że dla kandydatów w drugiej turze, tych, którzy nie będą w tej pierwszej dwójce, czyli zapewne dla wszystkich poza Rafałem Trzaskowskim i Andrzejem Dudą, bardzo ważna jest z jednej strony realizacja ich programowych postulatów, które proponują, ale również druga rzecz. Bardzo wielu z nich już w tej chwili mówi, że nie wyobraża sobie, żeby przekonywać swój elektorat do poparcia w jakikolwiek sposób obecnego prezydenta Andrzeja Dudy. Dla wyborców Lewicy, dla wyborców Koalicji Polskiej, dla wyborców Hołowni jednym z priorytetów jest to, żeby wróciła Polska praworządna, czyli żebyśmy mieli do czynienia z sytuacją, w której nie łamie się konstytucji. I dla tych wyborców, niezależnie co powiedzą ich liderzy, jest oczywiste, że w sporze Rafał Trzaskowski, czyli demokracja, czyli szacunek do człowieka, a Andrzej Duda, czyli dzielenie społeczeństwa, granie na podziałach oraz łamanie konstytucji, między innymi nieprzyjęcie ślubowania od trzech sędziów, ale tych przypadków jest znacznie więcej. Ale to wszystko wie pani poseł, to wszystko pięknie brzmi, ale ja wiem, jaka jest polityka i ta polityka jest okrutna i ona często się sprowadza do czegoś takiego, że w zamian za poparcie obiecuje się jakieś konkretne frukta, jakieś stanowiska, w razie zwycięstwa oczywiście, no bo w razie przegranej to nic. Nie, na pewno te rozmowy będzie prowadził Rafał, a nie ja. W związku z tym myślę, że komunikowanie przy pomocy internetu, co Rafał Trzaskowski w wyniku tych ustaleń, w wyniku rozmów z potencjalnymi sojusznikami w drugiej turze, jest trochę bez sensu. To, co powoduje, znaczy Rafał Trzaskowski jest, co jest jego zaletą zresztą, jest człowiekiem bardzo niezależnym, nie jest figurantem jak Andrzej Duda, w związku z tym nie będzie mu nikt wskazywał, jakie obietnice może złożyć, jakie programowe elementy będzie w stanie wprowadzić również do swojego programu. Mi się na przykład wydaje, że w przypadku Koalicji Polskiej kwestia emerytury bez podatków jest jednym z takich elementów, które nie zostały zrealizowane przez Andrzeja Dudę, mimo obietnicy, tak samo jak kwota wolna. A myślę, że warto, żeby pomyśleć o tym, bo to jest dużo uczciwszy sposób podwyższania dochodów emerytów niż 13, 14, 15 i tam któraś emerytura, szczególnie, że to często daje dużo większe zyski. Pani poseł, jeszcze na zakończenie. Borys Budka udzielił takiego bardzo emocjonalnego wywiadu, w którym powiedział o Grzegorzu Schetynie, jeśli ktoś mieni się patriotą Platformy, a swoimi bardzo złymi decyzjami gra tylko na siebie i może zatopić formację, to przestaje być tym patriotą. Grzegorz w ostatnich tygodniach nie zawsze pomagał. To, co działo się przez ten tydzień, bardzo mocno nadwyrężyło moje zaufanie do Grzegorza Schetyny. Pani rozumie takie rozgoryczenie, bo to takie ujawnianie, była pani szefową partii. Rozmawiała pani właśnie też z Grzegorzem Schetyną i negocjowała. Rozumie pani to rozgoryczenie Borysa Budki? Ja rozumiem różne rzeczy, jeśli chodzi o bycie przewodniczącym, bycie byłym przewodniczącym, ponieważ można powiedzieć, każdy z ten scenariusz przeżyłam, jak i współpracę z byłym przewodniczącym. W związku z tym rozumiem różne emocje ludzkie. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że w tej chwili obowiązującym hasłem jest wszystkie ręce na pokład.
I każdy powinien raczej zastanawiać się, jak pomóc Rafałowi Trzaskowskiemu, szczególnie, że tak jak powiedziałam, jego szanse są bardzo duże, a nie zastanawiać się, w jaki sposób sypać piach w szprychy. A w jaki sposób Grzegorz Schetyna sypał ten piach w szprychy? Przewodniczący skarżył się na to... Ja nie uczestniczę w zarządach, żeby nie było wątpliwości, w związku z tym nie śledziłam wewnętrznych rozgrywek wewnątrz Platformy. Nie mam żadnych wątpliwości, że decyzja dość szybko podjęta o zmianie kandydata na Rafała Trzaskowskiego, podjęta również przez Nowoczesną, która może być... No tak, ja dlatego panią pytam, bo pani musiała wiedzieć, jak wygląda ten układ sił, jak wygląda to kołysanie łódką, bo między innymi pani też musiała zadecydować o tej zmianie kandydata, więc pytam się po prostu, jak to wyglądało. My zadecydowaliśmy nawet jeszcze przed zarządem Platformy Obywatelskiej. Mieliśmy trochę wcześniej Nowoczesna i z tych kandydatów, którzy się pojawili na giełdzie nazwisk, rzeczywiście Rafał Trzaskowski był nam najbliższy i dość jasno daliśmy mu rekomendacje. Natomiast ja należę do tych osób, które nigdy nie kołyszą łódką. W związku z tym nie będę również kołysać w tej sytuacji. Zawsze uważam, że jeżeli się jest w jakimś projekcie, to się działa na jego korzyść. To się robi wszystko, żeby wygrał kandydat. I zrobię wszystko, żeby wygrał Rafał Trzaskowski. Zresztą włączyliśmy się jako Nowoczesna w zbiórkę podpisów. Zebraliśmy ponad 100 tysięcy podpisów. W związku z tym zresztą to był wielki sukces. To 1 622 868 podpisów. I pomysł na prowadzenie kampanii też, bo to było jasne, że wy zbierzecie te podpisy. Oczywiście liczba jest imponująca, to prawda. Ale to już na sam koniec. A co robi Grzegorz Schetyna? Włącza się w tą kampanię czy nie? Tak, widziałam zarówno go, jak zaczęła się akcja zbierania podpisów, jak i również widziałam go potem przy dalszych akcjach związanych z kampanią. Dzisiaj mamy piątek chyba. Ja już piątek, nie wiem, bo już mi się wszystko... Długi weekend powoduje przesunięcie się dni. Widzimy się w tym długim weekendzie. Więc w niedzielę Rafał Trzaskowski jest we Wrocławiu, bodajże o 16.30, o 16 albo 16.30, nie pamiętam. Na pewno będzie tam też Grzegorz Schetyna, w ogóle będzie też Rafał Trzaskowski w Wałbrzychu, wcześniej w Legnicy. Dobrze. To zobaczymy, jak tam strategiczna rezerwa Platformy Obywatelskiej, czyli Grzegorz Schetyna, sobie poradzi. Dziękuję bardzo. Moim państwa gościem była Katarzyna Lubnauer. Dziękuję. Dziękuję bardzo i do zwycięstwa. Dziękuję.